No, na zawodach wczorajszych, które się rozpoczęły, był to maraton nocny koło numer 32 Wistą z Tomaszowa. Zgłoszonych było 15 drużyn trzyosobowych, wszystkie drużyny się odliczyły. Maraton trwał od godziny 19 do godziny 7 rano, od soboty do niedzieli do 7 rano. Jak uczysz? Nie, no tak razem, a później dopiero oddzielnie go złożę. Żeby nie uciekł, bo wyskoczył. Takie w nim. Ja wiem, że będzie. 3, 2, 510. Co to jest? Zakład remontowo-budowany? 1075. Ile? 1075. To ja wygaszę świecę, tak? Nie, to... Dwa... 130... Pięć. Poczekaj, 130. 2,135. No, wyniki były niezłe. Połapali troszkę ryb. Zawodnicy, pogoda nam dopisała. Deszcz nie padał, słońce było. Zadowoleni wszyscy, uśmiechnięci. Skorzystali z posiłków, z kawy, z herbaty, co tam sobie życzyli. I humory im widać, że dopisują. Pogoda jest śliczna. Jak widać. Ale oni razem 9,315. Co to jest 1007? To tamto będzie 900. 8. To będzie 9. Ważne, że wojsko. I Arek, później będzie trzeba wziąć... Tylko tak, napiszę ci dla każdego uczestnika. Poziom dla tamtych drugim panów. W tych zawodach byłem członkiem komisji wagowej. Wagowe, trzech zawodników tworzyło wynik drużyny ze względu na to, że była to rywalizacja drużynowa. Zawodnik, największa ilość złowionych ryb, prawie 10 kg. A ocena wagowa to znaczy 1 gram za każdy punkt złowionej ryby i to się składało na wynik drużyny. Najwięcej zawodnik indywidualnie, jeżeli chodzi o to, złowił prawie 7 kg ryb. Największą rybą zawodów był leszcz, miał 2810 gram. Ale może, to może inaczej. Zamęcimy. Jest taka szansa. Spokojnie. Może to jak? Tylko to będzie bidna rybka. Proszę bardzo. Chciała pani? Pani ma. O, Stasiu nie liczy rybka, także... Ale pani... Ostatnią wczoraj zjadł. Koledzy, zmagania nasze wędkarskie dobiegły końca. Koledzy i koleżanki, proszę bliżej. I koleżanki, przepraszam. Wyniki były, oczywiście. Odczytam je teraz. I pierwsze trzy drużyny, proszę wszystkich przedstawicieli na podium. Pierwsze miejsce zdobył siódmy dywizjon lotnictwa. 9315 punktów. Proszę bardzo. Brawo! Drugie miejsce zdobyła jednostka wojskowa 1933. Trzecie miejsce. Jak wy tam stoicie? Związek. Związek Wojskowych Inwalidów Wojennych Żołnierzy Politycznych. Gratuluję. Proszę bardzo. I to tu są trzy nagrody. To się podzielicie. Miejsce.
Laguna! Ale klub! Ósme miejsce, Wisłom 1! Siąte miejsce Tom Tronik. My organizujemy co roku maraton nocny, oprócz tego też staramy się w roku organizować takich 12 imprez sportowych dla wędkarzy naszego koła. Nie tylko tu na Zalewie, ale i na innych zbiornikach również. I wycieczki są organizowane również, jak są chętni. Robimy autokarowe wycieczki tak samo dla naszych członków koła. Jedenaste miejsce, 25. Brygada Kawalerii Powietrznej. Chodźmy. Gratuluję. Proszę dyplom dla kapitana, tak? Dziękujemy. Gratulacje i proszę bardzo. Dzięki bardzo. Próbaczki mamy. 12 miejsce, ceramika. O, brawo! Dwie sztuki rękawców. Robimy za rękę. Piłę mam, to się wszędzie. Na gardło mi tu ustawiło. Nie. 13 miejsce. Straż Tomaszu Białobrzegi. Dobra, ostatni będą pierwszymi. O, najlepsze, proszę! Proszę bardzo, Koledzy, mamy jeszcze dwie nagrody. Niespodzianki. Za największą rybę leszcz był, ważył 2810 gram. Zdobył, złowił go kolega Wójcik Zbigniew. Brawo! To jest nagroda specjalna. Jakiego miał? I jeszcze trochę. To wysypywamy. Miejmy elegancko zawsze. No jak widać, dbamy o ten porządek, wozimy zawsze z sobą kosze, które są, zbieramy wszystkie zanieczyszczenia, które wędkarze pozostawiają, którzy tu byli, stanowiska zostawiamy czyste, zbieramy to wszystko w kosze i potem zabieramy to z sobą i wywozimy, żeby nie śmiecić. Bo co roku też są akcje przeprowadzane, sprzątanie, jak są dni czystości i też robimy tu nad zalewem porządki właśnie w tych okolicach, bo tutaj jest dość często używany ten teren przez wędkarzy, nie tylko od nas z Tomaszowa, ale przyjeżdżają również i z Łodzi, z Warszawy, ze Śląska wędkarze. Tak to się odbywa tutaj. Za zajęcie ostatniego miejsca. O, to się... Jeszcze raz. A za robarę? Plus tam pana. Pogoda nam dopisała, rybki również. Nagrody, upominki. Myślę, że wszyscy otrzymali. Impreza wydaje mi się, że była udana. Widać właśnie po waszych minach. Dziękuję i zapraszamy na następne zawody, które się odbędą zgodnie tam z
naszym harmonogramem. Jubileuszowe, dziesiąte. To na drugi rok będą dziesiąte jubileuszowe. To już z góry zapraszam również na te zawody. Dziękuję bardzo.